W tym filmie odpowiemy na pytanie, ile pierwiastków, czyli miejsc zerowych, może mieć wielomian. No i zacznijmy może od kilku przykładów. No, najprostszy wielomian poza stałym to jest wielomian stopnia pierwszego, czyli może weźmy wielomian p od x, czyli wielomian stopnia pierwszego, no to jest ax plus b. Taka jest ogólna postać takiego wielomianu, a jest różne od zera. No i ile to ma miejsc zerowych? No wiemy, że takie równanie ax plus b równe 0 ma dla a różnego od zera dokładnie jedno rozwiązanie. No i geometrycznie wiemy, że wykresem takiej funkcji liniowej jest linia prosta, no i po prostu linia prosta o współczynniku kierunkowym, czy też nachyleniu różnym od zera, wobec tego nie jest to pozioma prosta. No i wiemy, że każde dwie proste, które nie są równoległe, przecinają się w jednym punkcie na płaszczyźnie, no i ta prosta, ponieważ ona nie jest pozioma, to nie jest równoległa do osi, wobec tego przecina oś poziomą w jednym punkcie. Wobec tego wielomian stopnia pierwszego ma zawsze dokładnie jeden pierwiastek. No, zwiększmy teraz stopień o jeden. Jak to jest z wielomianami stopnia drugiego? No więc z wielomianami stopnia drugiego już mogą się dziać rzeczy różne. No, jeżeli weźmiemy taki wielomian, na przykład x minus 1 razy x minus 2, no to widzimy, że to jest wielomian stopnia drugiego i on ma dwa pierwiastki, 1 i 2, czyli to jest tak. No i pewnie wiecie, wykresem takiego wielomianu jest parabola, no i to jakoś mniej więcej tak to wygląda. No, może być sytuacja inna z wielomianami drugiego stopnia, może być wielomian drugiego stopnia, na przykład x minus 1 do kwadratu. No to ten wielomian ma tylko jeden pierwiastek, mianowicie liczbę 1, może x plus 1 napiszmy, to wtedy pierwiastek jest, prawda, to jest 0, tylko wtedy, kiedy to, co w nawiasie jest 0, czyli x równy minus 1, czyli to jest tego rodzaju parabola. No i wreszcie może się też zdarzyć, że mamy wielomian drugiego stopnia, na przykład x kwadrat plus 3, który w ogóle nie ma miejsc zerowych, no i wtedy jego wykresem tutaj akurat tego to jest taka parabola. No dobrze, czyli o ile wielomian pierwszego stopnia ma zawsze jeden pierwiastek, o tyle z wielomianami stopnia drugiego, no mogą dziać się różne rzeczy. Mogą być dwa pierwiastki, może być jeden pierwiastek, może w ogóle nie być pierwiastków. No zobaczmy jeszcze, jak to jest z wielomianami trzeciego stopnia. Więc może zacznijmy od takiego wielomianu trzeciego stopnia, może r od x, no na przykład x minus 1, x minus 2, x minus 3. No jak wymnożymy przez siebie te nawiasy, dostaniemy wielomian trzeciego stopnia. No i tak piszę, dlatego że łatwo jest zobaczyć, jakie on ma pierwiastki. No ten iloczyn jest 0 wtedy, kiedy jeden z czynników jest 0, czyli to jest 1, 2 lub 3. No i ten wielomian ma mniej więcej, jego wykres wygląda jakoś tak. Czyli ma trzy pierwiastki, przecina oś x-ów w trzech punktach. No może się zdarzyć, że wielomian nasz będzie miał taką postać. R od x na przykład będzie x plus 1 do kwadratu razy x. No dobrze, gdzie ten wielomian ma miejsce zerowe? No widać, że x równe 0 jest miejscem zerowym. No i x równe minus 1 jest miejscem zerowym. Czyli tym razem ten wielomian, co przy przejściu przez 0 zmienia znak, czyli jego wykres mniej więcej wygląda o tak. To jest wykres tego wielomianu, czyli on ma dwa pierwiastki. No, może się zdarzyć, że jeżeli weźmiemy wielomian 2r od x, niech też się nazywa, na przykład x do x plus 2 do trzeciej, no to ten wielomian ma jeden pierwiastek tylko, prawda, x równe minus 2. Czyli jego wykres mniej więcej wygląda tak, prawda? Czyli z wielomianami trzeciego stopnia widzimy, że możemy mieć trzy pierwiastki, możemy mieć dwa pierwiastki, możemy mieć jeden pierwiastek. Czy w ogóle może nie być pierwiastków? Okazuje się, że nie. No i najprostszym dowodem tego rodzaju jest taki dowód analityczny, który
korzysta z własności darbu. Mamy tutaj na Khan Academy film o własności darbu, więc możecie sobie tam obejrzeć. I to i z tego właśnie z własności darbu dla wielomianu stopnia trzeciego wynika, że on zawsze musi mieć je przynajmniej jeden pierwiastek. Wobec tego nie znajdziemy takiego wykresu wielomianu stopnia trzeciego, który nie ma w ogóle pierwiastku. No teraz, jeżeli zwiększymy jeszcze stopień o jeden, przejdziemy do wielomianów czwartego stopnia, to znowuż okaże się, jeżeli na przykład wezmę wielomian q od x, x do czwartej plus 1, to widzimy, może plus 4 zróbmy, no to widzimy, że taki wielomian znowuż nie ma pierwiastku, bo jego wykres jest mniej więcej taki. Prawda? To jest funkcja parzysta, no i rosnąca. Tak? To nie jest parabola, no ale trudno na rysunku odróżnić. Tutaj to szybciej rośnie niż parabola. Więc widzimy, że wielomian stopnia czwartego może nie mieć pierwiastków. Może mieć na przykład q od x, może jeszcze zmienimy kolor, q od x na przykład może być, może mieć jeden pierwiastek, czyli zróbmy tak, no na przykład x minus 1 do czwartej. Tak? To jest wielomian, który ma jeden pierwiastek, mianowicie 1. Prawda? Czyli to jest coś takiego. Teraz, czy wielomian czwartego stopnia może mieć dwa pierwiastki? No to spróbujmy. Na przykład x plus 3 do kwadratu razy x plus 4 do kwadratu. Tak? No to jest wielomian, który ma dwa pierwiastki, mianowicie minus 3 i minus 4 i minus 3. No i jego wykres jest mniej więcej taki. Prawda? No i też łatwo napisać wielomian czwartego stopnia, który ma trzy pierwiastki, wreszcie może mieć cztery pierwiastki. Więc znowuż w przypadku wielomianu czwartego stopnia mamy do czynienia tutaj z wszystkimi możliwościami. Brak pierwiastków, 1, 2, 3 lub 4 pierwiastki. No i teraz pewnie domyślacie się, czy też jakaś praktyka z wielomianami, jaką macie, mówi, jakaś intuicja jest taka, że wielomian stopnia n no nie może mieć więcej niż n pierwiastków. I to jest wniosek z takiego twierdzenia, które nazywa się twierdzeniem Bezu i mówi o tym, że zobaczmy, że wielomian p od x dzieli się przez taki jednomian x minus a bez reszty wtedy i tylko wtedy, gdy p od a jest 0. Czyli no to wtedy wynika, że ten wielomian stopnia n właśnie nie może mieć więcej niż n pierwiastków. Zobaczmy, jak to wynika. No powiedzmy, że mam wielomian stopnia trzeciego, czyli p od x. No i powiedzmy, że on ma pierwiastek, że ma trzy pierwiastki, na przykład 1, 2, 3 i 4. Czy może mieć cztery pierwiastki wielomian trzeciego stopnia? No tak. Czyli tak, ponieważ 1 jest pierwiastkiem, no to wiemy, że on dzieli się przez x minus 1 bez reszty. To znaczy, że jest x minus 1 razy pewien wielomian p1 od x, tak to nazwijmy. No teraz p od 2 ma być 0, bo 2 ma być pierwiastkiem. No to co? To znaczy, że P1 w punkcie 2 musi być 0, bo to oczywiście nie jest 0. Czyli P1 dzieli się przez x minus 2, czyli to jest x minus 1, x minus 2 razy pewien P2 od x. No i co? I teraz znowuż wiemy, że P od 3, to załatwiliśmy ten pierwiastek, ten teraz P od 3 ma być 0. No P od 3 ma być 0, to nie jest 0, to nie jest 0, czyli P2 od 3 ma być 0. Wobec tego P2 dzieli się przez x minus 3, czyli to jest x minus 1, x minus 2, x minus 3 razy pewien P3 od x. No dobrze, ale jeżeli P ma stopień 3, no to ten wielomian ma stopień 3, to ten wielomian musi być stopnia 0, czyli musi być stały. Wobec tego nie ma żadnych pierwiastków, prawda? Czyli twierdzenie Bezu, prawda, mówi nam o tym, że wielomian stopnia n może mieć najwyżej n pierwiastków. No tym niemniej nadal jest pewien bałagan, nie bardzo wiadomo dlaczego, jak to jest z tymi pierwiastkami, ile właściwie jest tych pierwiastków, czy jest jakieś ogólne twierdzenie o ilości pierwiastków. I okazuje się, że jest takie twierdzenie, nazywa się ono zasadniczym twierdzeniem algebry, ale ono obowiązuje dla wielomianów, mówi o pierwiastkach zespolonych i obowiązuje dla wielomianów o współczynnikach zespolonych. To jest bardzo istotne. Więc teraz tak, jak nie wiecie, co to są liczby zespolone, to właściwie powinniście najpierw może obejrzeć jakiś film o liczbach zespolonych, no bo to trudno, tutaj nie zdążymy powiedzieć o tym, co to są liczby zespolone. W każdym razie zasadnicze twierdzenie algebry
mówi, że każdy wielomian o współczynnikach zespolonych stopnia n ma dokładnie n pierwiastków. Oczywiście mowa jest o pierwiastkach zespolonych, liczonych skrotnościami. Za chwilę tutaj wyjaśnię, co to znaczy liczonych skrotnościami. Czyli w szczególności, ponieważ liczby rzeczywiste są też zespolone, czyli to mówi nam na przykład, że wielomian x, każdy wielomian stopnia drugiego, czyli na przykład wielomian x kwadrat plus 1, czy też x kwadrat plus 3, ma dwa zespolone pierwiastki. Jakie to są pierwiastki? Ano x kwadrat plus 3 możemy zapisać jako x plus i pierwiastków z 3 razy x minus i pierwiastków z 3, prawda? I to jest jednostka urojona, i kwadrat to jest liczba zespolona, która ma taką własność, że i kwadrat jest minus 1. Wobec tego ten wielomian ma dwa pierwiastki zespolone, które nie są rzeczywiste, prawda? I pierwiastków z 3, i minus i pierwiastków z 3. Czyli to jest zasadnicze twierdzenie algebry. No tak, prawda? Wielomian stopnia n to jest taka funkcja zmiennej x, przy czym dopuszczamy tutaj, że te współczynniki są liczbami zespolonymi, mogą być liczbami zespolonymi, i wtedy wiemy, że taki wielomian ma dokładnie n pierwiastków zespolonych, liczonych skrotnościami. Teraz, co to znaczy liczonych skrotnościami? No, prosty przykład pokazuje, że coś na pierwszy rzut oka z tym twierdzeniem jest niedobrze, bo jeżeli wezmę na przykład p od x, to jest x do trzeciej, no to jasne jest, że jedynym rozwiązaniem równania p od x jest 0, no to jest x równe 0. Prawda? Czyli wydaje się, że to ma jeden pierwiastek. No właśnie, ale jest x do trzeciej, wobec tego to ma 0 jest pierwiastkiem trzykrotnym. I to jest ta liczonych skrotnościami. Czyli jeszcze raz, powiemy, że pierwiastek, powiedzmy, że a jest, no nie wiem, k-krotnym pierwiastkiem p od x. No jeżeli p od x jest w postaci x minus a do potęgi k tej razy pewne q od x. Tak, czyli po prostu, że ten wielomian dzieli się przez x minus a do którejś potęgi, wtedy jakby to nazywamy a pierwiastkiem krotności k. Jeżeli k jest po prostu, jeżeli jest po prostu pierwiastkiem, czyli dzieli się przez x minus a do pierwszej, to mówimy, że jest jednokrotnym pierwiastkiem. Czyli jeżeli mam wielomian na przykład p od x, x minus 1 do trzeciej razy x plus 2, to jest wielomian czwartego stopnia i on ma cztery pierwiastki liczone skrotnościami, to znaczy 1 jest pierwiastkiem, pierwiastek krotności 3, no i właśnie wtedy liczymy go jako 3 pierwiastki, no i minus 2 jest pierwiastkiem o krotności 1. No to jest to wyjaśnienie, że te pierwiastki liczymy skrotnościami. No i jeszcze jedna taka uwaga. Okazuje się, że jeżeli wielomian ma współczynniki rzeczywiste, to pierwiastki, które są zespolone, a nie są rzeczywiste, chodzą parami. Czyli na przykład, jeżeli mam wielomian stopnia trzeciego o współczynnikach rzeczywistych i jeżeli on ma, to on nie może mieć trzech pierwiastków zespolonych i wszystkich nie być rzeczywistych, dlatego że one chodzą parami. Czyli jeżeli jakaś liczba zespolona, a nie rzeczywista jest pierwiastkiem, to również liczba sprzężona do niej jest pierwiastkiem. Wobec tego dla wielomianu trzeciego stopnia, jeżeli on ma pierwiastek zespolony nierzeczywisty, to również ma drugi pierwiastek zespolony nierzeczywisty. No i to znaczy, że on się dzieli przez pewien nierozkładalny wielomian stopnia drugiego, prawda? Bo twierdzenie Bezu również obowiązuje dla liczb zespolonych, bo ono wynika po prostu z możliwości dzielenia wielomianów. Teraz, czy te współczynniki są rzeczywiste, czy zespolone, wielomiany dzielimy tak samo. Czyli dla wielomianu trzeciego stopnia również taki dowód algebraiczny z tego zasadniczego twierdzenia algebry wynika, że wielomian stopnia nieparzystego no, zawsze musi mieć przynajmniej jeden pierwiastek rzeczywisty, no, a może mieć resztę zespolonych, które nie są rzeczywiste. Czyli na przykład taki wielomian czwartego stopnia, na przykład x kwadrat plus 1 razy x kwadrat plus 2, prawda, to jest w od x. No to ten wielomian ma cztery pierwiastki zespolone, tak? Bo mogę napisać, że to jest x plus i, x minus i, x plus i pierwiastków z 2, x minus i pierwiastków z 2.
A to jest moje wład x. No i ma pierwiastki minus i, minus i pierwiastków z dwóch, i pierwiastków z dwóch. Czyli to jest pewien porządek, który możemy wprowadzić w ilości pierwiastków o wielomianach, w wielomianach o współczynnikach rzeczywistych i zespolonych, ale musimy rozszerzyć nasz system liczbowy do liczb zespolonych. Musimy dopuścić pierwiastki zespolone, wtedy obowiązuje właśnie to zasadnicze twierdzenie algebry.